Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dwanaście już minut po godzinie 19 w czwartek, 6 czerwca 2024 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a dziś nie jestem sam, bo po drugiej stronie naszego łącza w naszym wirtualnym studio Monika Inglot i Krzysztof Bartosz. Witajcie. Cześć, witajcie. Dziś będzie tak trochę kulinarnie, ale bardziej dla tych, którzy lubią sobie wypić małą albo większą czarną, bo dziś wybieramy się do waszej kuchni. Zresztą to nawet słychać, że mamy tutaj pogłos taki dokładnie odpowiedni. Tak. Tak jest. I dziś tak. Głównym bohaterem naszej audycji, o którym będziecie opowiadać, jest ekspres do kawy firmy Krups. Jeszcze chyba żadnego Krupsa u nas w Tyflopodcaście nie było. Były ekspresy innych firm, ale Krupsa jeszcze nie było, a to jest Krups model Roma EA8108. I to jest ekspres z młynkiem. Kiedyś też pokazywaliście taki ekspres kapsułkowy. Najpierw zapytam, czy sprawdziło się to, o czym ja mówiłem, że jednak kawa z takiego ekspresu, który jest wyposażony w młynek i wiemy, co tam wrzucamy, jaką kawę, to że okazała się lepsza, czy jednak nie? No masz duże piwo, Michał, bo po prostu, słuchajcie, to się wszystko sprawdziło, co Michał tu mówił. Ja nie chciałem, szczerze powiem, temu wierzyć na początku, się przyznam bez bicia, ale jakby i ekonomia, i jakby też kwestie jakby finansowe i kwestie smakowe przeważyły, jednakże trochę... No, że się to sprawdziło, że jednak taka kawa świeżo zmielona jest zdecydowanie lepsza niż taka z kapsułek, bo to jednak nie ma tej wyrazistości smaku. Poza tym wychodzi taniej, bo kapsułki są drogie, jedna kawa to jest jedna kapsułka, a tutaj się kupi kilogram kawy, przykładowo Lavazza w promocji za 48 zł i mamy na długo. No my mamy tą Lavazzę, jeszcze jest nieskończona. Od kiedy to? Od ekspres no, mamy... od połowy maja. Od połowy maja, a kawy się pije... A kawa jedna chodzi, taczka, a ekspres chodzi codziennie i... Trzy razy dziennie. No nawet... No trzy razy w ciągu dnia parzymy kawę, bo ja sobie robię z mleczkiem. I jeszcze pierwsze opakowanie kilogramowe Lavazzy jest. No to rzeczywiście, ekonomicznie się zrobiło. Jeżeli chodzi o ten ekspres, to też trafiliście w ogóle na jakąś promocję, prawda? Bo on dość tanio wam się udało kupić. To znaczy, to był czysty przypadek. To już tobie oddaję głos, bo to... To był czysty przypadek, to nie to, że ja szukałam ekspresu na już, bo musimy wymienić. Nie, to nie było tak, tylko po prostu... Znaczy tamten się trochę zepsuł, bo bądźmy szczerzy, tamten mi się zepsuł. W sensie takim ta kapsułka się zakleszczyła w taki sposób, tam gdzie się ją wkładało, jak pamiętacie opis Cafissimo Cibo Piur, to w tym okienku, kojarzysz Michaś, co tam było opisane, jak się tą kapsułkę wkłada, że ta igła ją przebija, to się tak zakleszczyła, że nie było ją jak wydostać i ledwo ręka tam weszła od spodu, żeby to jakoś wydostać, co konsekwencją było to, że ta dźwignia jakoś potem tak dziwnie lekko chodziła i w ogóle przestała te kapsułki popychać do tego pojemnika na zużyte i zaczął się po prostu najzwyczajniej psuć i trzeba było go wymienić, no a 4 lata już miał ponad, jak nie więcej, więc no to... No i tak bywa, nic nie jest wieczne. Dokładnie. Tak, ale jak już mówiłam, to był po prostu czysty przypadek, że my na ten ekspres trafiliśmy, dlatego że robiąc sobie przerwę w pracy pewnego dnia, zajrzałam sobie na Allegro, bo tam chciałam sobie czegoś poszukać, już nie pamiętam czego, coś chciałam zamówić na Allegro, chciałam sobie poszukać i tak przeglądałam tą główną stronę, co tam jest i patrzę, ekspres do kawy. I właśnie ten ekspres Krups. I otworzyłam tą ofertę, bo tak mnie to zaciekawiło, bo zobaczyłam, że ma fizyczne przyciski i pokrętło, którym się reguluje pojemność napoju. I jakoś tak sobie
pooglądałam tą ofertę, ten ekspres i zobaczyłam, że jest fajna cena, 969 zł, akurat wtedy promocja była, to było gdzieś tak przed zimną Zośką to było. No i sobie myślę, pomyślałam o Krzyśku, dlatego że po prostu będzie to bardziej dostępne dla niego. Tak, bo I myślę, wyślę mu tą ofertę, niech sobie poczyta opis, ja mu tam opiszę, jak on tam wygląda. I Krzysiek stwierdził, bo już po obejrzeniu tej całej oferty, już po tym, jak ja mu go opisałam, że tu ma taki przycisk, tu ma taki przycisk. Też ma to wspomnę okrętło, tutaj, że wejdę ci w słowo, to już Be My Eyes fajnie opisał tam ten ekspres, także to też fajnie, też mi dużo dało pomoc Be My Eyesa. Nie zmyślał. Nie zmyślał. Tu mu się udało nie zmyśleć, tak. I po prostu po tym, jak ja Krzyśkowi opisałam, jak ten ekspres wygląda i że jest fajna cena, to od razu decyzja kupujemy. I zamówiliśmy go na Allegro z oficjalnego sklepu Krups. Dokładnie. I na następny dzień już go mieliśmy w domu. Okej, no to w takim razie, skoro jesteście z tym sprzętem na świeżo, to zacznijmy może od tego, co w ogóle nam przychodzi w pudełku. No, w pudełku nam przychodzi ekspres do kawy. Pudełko jest dosyć duże. Tak. W jednej ręce się go nieść za bardzo nie da, bo nie ma niestety tej rączki do niesienia. No, w dwóch też mnie było ciężko, myśmy go z paczkomatu taksówką przywieźli. Przytaszczyli, bym powiedział. Trochę, no ale dało rady. No i przychodzi ekspres do kawy i cała ta instrukcja obsługi. W języku polskim jest, na szczęście też. Jest. No i ekspres jest no, w kształcie takiego, no takiego prostopadłościu, no takiego pudełka. Z tyłu ma pojemnik na wodę, też w kształcie takiego wąskiego jakby też takiego pudełka, to jak jest średniej grubości książka, o coś takiego. Dokładnie. On jest z tyłu, nie z boku, tylko z tyłu, tak? Z tyłu, tak. I to jest taka wnęka w ekspresie. Taka książka nie jakaś duża, ale taka, ja wiem, może on może mieć 200-300 stronicowa książka, coś takiego, nie? I ten pojemnik ma pojemność 1,6, tak maksymalnie myślę 1,7 litra się spokojnie zmieści. Tak, i żeby ten pojemnik zainstalować w ekspresie na wodę, to po prostu się go wciska, bo tam jest wnęka specjalna. Ja spróbuję go sobie w tym momencie wyciągnąć. Wyciągamy go podnosząc do góry. Podnosząc do góry. On ma jakiś uchwyt? Nie. Nie ma uchwytu, za boki pojemnika ciągniesz do góry i potem w tą wnękę musisz sobie wpasować od tyłu, co jest w ekspresie, żeby klikło w ten sposób. O! Jak tak kliknie nam, to znaczy, że jest ok. Jeżeli chodzi jeszcze też o ten pojemnik na wodę, to ma takie dziwne otwieranie, bo ta pokrywa, żeby nalać tą wodę, to jest w formie takiego wahadełka, nie? Tak, coś takiego. Nie? Takie wahadełko, jak masz od zegara, coś takiego. Z dwóch części się składa i ono tak się otwiera do góry i taka jest malutka przestrzeń na to, żeby tą wodę wlać. Czyli takie nalanie z kranu, jeżeli na przykład mamy mały zlew, to może być problematyczne w takim przypadku. To znaczy, to jest na szerokość tej książki, przez całą szerokość to jest, ten otwór, że to jest taka klapka. Zależy, jaki strumień z kranu się puści. Jeżeli się puści taki mały strumień, to bez problemu. Puścisz delikatny, ja już mam system na to, bo puszczę delikatny strumień i otworzę tą klapkę na całą szerokość tego pojemnika i sobie go stawiam, bo on jest na tyle stabilny, że stoi ci w zlewie. Więc jesteś sobie w stanie go postawić w zlewie i małym strumieniem wody nakierować na ten pojemnik i po prostu trzymasz palucha, bo ja tamtej podziałki nie zobaczę, wiadomo, bo pewnie jakaś podziałka tam jest. Jest, na pewno. Ale z wiadomych względów to ja wkładam po prostu palucha i na brzeg tego pojemnika i wtedy wiem, do kiedy może mi się nalać, jak po prostu dotknie palca woda, no to już wiadomo, że więcej nie. Jasne. No i wtedy potem montujemy go od tyłu tam w ekspresie i możemy. No i od góry go montujemy. Po prostu wpychamy z góry do dołu. Tak.
No i u góry pojemnika, to znaczy u góry jest ekspresu, przepraszam, nie pojemnika, tylko ekspresu, jest pojemnik na kawę, na ziarna, tylko i wyłącznie na ziarna. Nie możemy Pojemnik z wsypać, młynkiem tak tak, naprawdę. nie możemy wsypać kawy mielonej, bo producent nie zaleca i nie możemy również smakowych też się nie zaleca żadnych takich, gdyż może mieć jakieś takie składniki takie, które nam mogą oblepić gdzieś tam No tak, elementy mogą i być to może jakieś po prostu cukry, się. jakiś karmel, inne rzeczy tego No typu i te tak, żarna no może się młynka po nam mogą prostu uszkodzić. uszkodzić. Ten młynek na ekspresie, który jest w formie No czekaj, takiej. do młynka to może za chwilę przejdziemy. Dobra, okej. Pozwolisz, że powiem, jakiego kształtu jest ten młynek, ten pojemnik. Pojemnik jest kształtu takiego prostokątnego z zaokrągłonego prostokąta, takiego. Tak. Taki podłuż, taki prostokąt z zaokrąglonymi rugami. Ma pojemność 260 gramów kawy. 260 gramów ziaren możemy nasypać. I jak otworzymy pokrywę od tego pojemnika na kawę, to po lewej stronie Ja już otwarłem. jest regulacja mielenia. Po prostu jak nam to może zmielić. I mamy tak, czyli przesuniesz się krzyżu, bo ja bym to opisała może, ja bym tu się przyjrzała, bo muszę to, że mamy 3 stopnie zmielenia, mamy teraz ustawiony, jest taka wyczuwalna kreska i mamy przekręcony w lewo, akurat teraz mamy, to jest drobne ziarna, na wprost mamy średnie ziarna i w prawo mamy grube ziarna. To jest właśnie ten młynek i to jest też, jak przekręcimy, to słyszymy takie ciche kliknięcie. Jak Jak przekręcimy, jak sobie. rozumiem, producent też zaleca, tak jak w przypadku innych ekspresów, żeby przekręcać to pokrętło tylko kiedy młynek pracuje, tak? To znaczy możemy Nie, sobie. myślę, że nie, bo myśmy ustawiali wcześniej. Możemy sobie ustawić przed zrobieniem Myśmy kawy przed zrobieniem kawy ustawili i nie było żadnego tak problemu. jak potrzebujemy i to już po prostu sobie jest ustawione raz i wystarczy. Byłem o Kawa tyle bierze. tego właśnie ciekaw, bo inni producenci zazwyczaj zalecają, żeby młynek regulować tylko kiedy on pracuje. W sumie nie wiem dlaczego tak. Być może ma to jakieś uzasadnienie. Tu pewnie ktoś No to na przykład się bardziej nie da doświadczony regulować, by jak się on pracuje, no wypowiedział. bo rzeczywiście wtedy pokrywa musi być zamknięta, no bo to on mieli dosyć tak intensywnie Pytanie, czy musi, i bo wiesz co, bo ja na przykład w swoim nie muszę mieć zamkniętej pokrywy. Nic się nie dzieje. no nie testowaliśmy, czy musi Aha. mieć, czy nie musi mieć, ale raczej ja myślę, że dobrze by było, żeby była. Okej. I tak jak już mówiłam, jak chcemy zmienić sobie na przykład na średnie ziarna, to przekręcając to pokrętło na tej regulacji, ono tak kliknie delikatnie, że słychać, że się już przestawiło. Tylko to jest ciche kliknięcie i nie wiem, czy będzie słyszalne po prostu. Ale da się to, jak rozumiem, wyczuć. Tak. Tak, to jest takie cichutkie bardzo kliknięcie, że spokojnie da się wyczuć. I ta kreska jest fajnie wyczuwalna dla nas bez wzroku, więc to jest też fajne. Kawa, jak słychać, tu jest. O. I po prawej stronie mamy takie, czyli Możemy otwórz jeszcze. otworzyć, dobra. Po prawej stronie mamy taki też, takie niskie, okrągłe. Takie niskie, okrągłe właśnie Takie kółko takie okrągłe kółko, niskie, tak? to jest ten młynek I to właśnie jest właśnie tu. ten młynek, bo ja widziałam, jak było mało kawy, to ja widziałam, że on sobie tam dozował właśnie do tego młynka. Jak jest mało kawy, to ktoś, kto się bardziej przyjrzy, jakieś lepsze oko, to zobaczy. A jak jest mało kawy, to czasem mu trzeba tam popchnąć pod ten młynek, żeby sobie to zmielił, a Tak, nie tak jak mi bo. ostatnio nie zrobił kawy, Bo tylko wodę, bo za nie ten młynek wiedziałem, chodzi, że ale kawy nie tak, zmieli. I no. po No tak, prostu bo mieli ten niby punkt samą mieli, ale wodę. mieli na pusto. Tak, Dokładnie, tak. tak. no. Ale jest wtedy, wiesz co, inny dźwięk wtedy A nawet. to się zgadza, to u siebie mam tak samo, że to bardzo wyraźnie słychać, kiedy ta kawa się kończy. Nawet kiedy się kończy właśnie, bo to już jak na pusto mieli, to zupełnie inaczej słychać, ale nawet jak już w tych żarnach tego młynka niewiele tej kawy jest, to też zupełnie inny jest ten dźwięk. Tak, dokładnie. No i z przodu, przed pojemnikiem na kawę, od strony przedniej,
nie od strony pojemnika na wodę, tylko od przeciwnej, czyli od przodu. Mamy klapę serwisową, do której wrzucamy tabletkę do czyszczenia, jeżeli trzeba go wyczyścić, jeżeli nam urządzenie zasygnalizuje lampką, ale o lampkach to za chwilę powiemy. Jeszcze nie otwieraliśmy jeszcze tej klapy, bo nie trzeba było. Ale jest taka klapa. Ale właśnie. Jeżeli ktoś chce wiedzieć... Będzie... to podważyć palcem, myśleć, tak, otworzy, tak, bez problemu. No i na młyn, jeszcze wrócę na chwilę do tego młynka. I na wieczku od młynka i na przedniej części też tego pojemnika jest napis Krups. Nie. Na wieczku masz rację, jest napis Krups, ale z przodu masz jest... ziarenka narysowane. A poczekaj. Są ziarenka kawy. A rzeczywiście. A... Tak, bo ja popatrzyłam. To są trzy ziarenka kawy. One są tak fajnie wyczuwalne. Rzeczywiście takie jajowate, bym powiedział. No, takie są jak ziarna. No, tak rzeczywiście. To jest tak wyczuwalne fajnie. No. Dobra. Mhm. Z lewej strony ekspresu mamy pojemnik wysuwany na fusy i on ma uchwyt. I za ten uchwyt po prostu go ciągniesz, co teraz uczynię. O! I wyszło nam z zawartością. Mhm. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba... Że nie będzie trzeba opróżniać, ale jak będzie trzeba, to nawet dobrze, bo to jesteśmy na żywo. To się przy okazji pokaże, jak to wszystko działa. Czyli ten pojemnik, dokładnie, jak rozumiem, on nie jest połączony z tacką ociekową? Nie, on jest. On jest po lewej stronie tego... mówiłaś sześcian, tak? Tak. Tego sześcianu. On jest z boku tego sześcianu, jakby po lewej stronie. I teraz go zakładam, wsuwając po prostu... Na lewej ściance ekspresu. Tak. Mhm. Dokładnie. Okej, no to co tam mamy dalej? I teraz siebie bierzemy za opis przodu. Ja tu muszę podejść, bo ja muszę okiem po prostu zerknąć. No, napis Krups na środku u góry, srebrny napis Krups. I teraz mamy cztery przyciski, pięć przycisków, jedno pokrętło i cztery kontrolki. I przyciski, idąc od lewej strony, mamy przycisk Power. To jest wiadomo do włączenia i wyłączenia ekspresu. I jak załączymy przycisk Power, to tu dla kogoś, kto widzi, informacja, że zapala się niebieska kontrolka i ona na początku miga, bo podczas gdy ekspres się właśnie nagrzewa, to ona miga i po prostu jak już się ekspres nagrzeje, to słychać takie też ciche kliknięcie. Takie jakbyś, przestaje migać. Takie jakbyś miał w jakbyście mieli w termostacie troszkę, nie? Mhm, dokładnie, tak. Obok, po drugi przycisk od lewej, przepraszam, to jest przycisk pary. I on służy do właśnie spieniania mleka parą, bo para nam spienia mleko. I to się, jak się go naciśnie raz, po włączeniu już ekspresu, gdy ekspres się nam nagrzeje, naciskamy go raz, wtedy usłyszymy taki sygnał dźwiękowy, potem on, para się nam nagrzewa, będzie znowu kliknięcie ciche. I żeby uruchomić wytwarzanie pary, naciskamy go drugi raz, ale to przy prezentacji będziemy też omawiać szczegółowo. Także przycisk pary. Następnie na środku mamy pokrętło, dzięki któremu możemy regulować pojemność kawy w kubku bądź w filiżance, zależy co mamy. I możemy regulować pojemność, pozwól, bo ją muszę zobaczyć, od... od 20 ml do 220, także 220 mamy najwięcej. Czyli espresso też można zrobić. Też, jak najbardziej. Tak, no i tutaj te wskaźniki, to te kreseczki mamy, widzę, co 20, czyli 20, 40, 60, 80, 100, 120, to mamy na wprost wskaźnik.
I to jest, to pokrętło jest dla nas dostępne. Mamy 140, 160, 180, 200 i 220. Tak to wygląda. Tak, to pokrętło jest dostępne, bo ta kreseczka jest rzeczywiście wyczuwalna, tak jak przy tym pokrętle do młynka, i ono jest też skokowe, też jest taki klik. Czyli można sobie policzyć po prostu. Można sobie policzyć, ale też będę chciał to sobie jakoś, jakby mi się udało kiedyś obrajlowić, że tak powiem, żeby to jakoś, no może i by żebyś się nie musiał liczyć, tylko żeby po prostu dało się od razu, patrząc na tę kreseczkę, na ten wskaźnik, wiedzieć, jaką teraz masz ustawioną pojemność. Akurat z tego, co widzę, to 200 albo 180. Tak, tak, tak. Ale myślę, że to będzie raczej 200. Tak, na 200 jest, tak. Tak, na 200 mamy. No i jak ten pokrętło jest skokowe i też jak je przekręcamy, nie wiem, czy zademonstrować, pokazać, że słyszymy takie kliknięcia też. I może będzie słychać, ja to przybliż telefon. Przybliżę. Słychać. O. I ustaw na 200. Czekaj, na 200, tak, dobra. Czekaj, mamy 180, o, teraz mamy 200, dobra, jest. Dokładnie tak. I dalej jedziemy. No i dalej jedziemy. Teraz prawa strona. Po lewy, teraz pierwszy prawa strona od pokrętła, że tak powiem. Tak, i pierwszy przycisk od pokrętła po prawej stronie to jest słaba kawa. Że jak go naciśniemy, to zrobi nam słabą kawę. Co testowałem i rzeczywiście ten smak wtedy nie jest tak wyrazisty, taka delikatna. A drugi przycisk to jest mocna kawa. Ja go najczęściej używam, bo jest rzeczywiście tak wyrazista, takiego kopa daje, że jakby mógł po niej człowiek wzrok odzyskać, to dobrze by było. No. I jeszcze pod pokrętłem mamy jeszcze jeden przycisk, który służy do czyszczenia. I jak chcemy ekspres przeczyścić, przepłukać, to go sobie uruchamiamy i też jak nam urządzenie zasygnalizuje, że trzeba go przeczyścić z użyciem tabletki, co powinien zrobić 3 razy w roku mniej więcej, to też właśnie wkładamy, opróżniamy pojemnik na fusy, opróżniamy kratkę ociekową i trzeba nalać wodę do pojemnika, no i wkładamy tabletkę czyszczącą do klapy serwisowej i uruchamiamy czyszczenie, i to powinno parę razy przepłukać i już jest, myślę, gotowe, bo to tak dwa słowa chciałam tylko powiedzieć, no nie według instrukcji może, ale mniej więcej tak to wygląda. A też na co dzień po każdym robieniu tej kawy to ja go po prostu czyszczę samą po prostu wodą, nawet jest zalecane, uruchamiam ten program czyszczenia i podkładam. No bez tabletki. Bez tabletki. Nie dajemy tabletki, po prostu tylko samą wodą. I teraz... No tak, żeby się przepłukał po prostu. Tak, tak. I teraz mamy kontrolki po lewej stronie obudowy. Po prawej stronie pokrętła, ale pierwsza od lewej, mojej, no to mamy pokrętło, które nas informuje o pełnym pojemniku na fusy. I tu jest symbol takiego pojemnika z wylewającymi się kropelkami. Taki przeglądany pojemnik, z którego wylewa się płyn. To jest symbol pojemnika na fusy. I ona wtedy zapala się na czerwono. Taki ciemny, czerwony kolor. Tak, a dla nas sygnałem jest to, że po prostu jak te fusy są w tym pojemniku, to sygnałem dla nas jest to, że po prostu ekspres nie ruszy, nie zrobi nam kawy. To jest dokładnie wtedy tak. Sygnał, że albo to są fusy, albo brak wody. Brak wody, tak. I właśnie druga kontrolka, właśnie po lewej stronie, to jest właśnie kontrolka, że jak się ona zapali na czerwono, to informuje nas, że mało wody w pojemniku, trzeba dolać, ale też sygnałem też dla Krzyśka jest to, że jak zacznie na przykład robić sobie kawę, ten ekspres. Wczoraj tak miałem, robiłem sobie kawę. Skończy się woda, to się zaczyna. W połowie robienia kawy on się po prostu zatrzyma. Niekoniecznie w połowie. Albo na przykład na każdym etapie się zatrzyma, tak? Ale i potem wiem, że albo to woda, albo to fusy.
I zazwyczaj sobie wtedy wyciągam ten pojemnik z wodą i patrzę, czy jest ciężki, czy nie, bo jeżeli nie, to znaczy, że trzeba dolać. I wtedy mu dolewam tą wodę. Taki się ekspres wtedy nam zatrzymuje, jeżeli skończy się woda w trakcie robienia kawy, zatrzymuje się. A jak doleję mu wodę... Wyciągamy pojemnik, nalewamy wodę. No i, jak mu wodę naleję i na nowo do tej do tej szczeliny włożę tylnej ten pojemnik do ekspresu od wody, to on wtedy od tego momentu, co skończył robić kawę, dalej sobie ją robi już sam, jakby odpala od kopa, nie? Jak mu włożę pojemnik z pełną wodą, to on już dalej robi kawę, nic nie trzeba naciskać, dokańcza jakby ją, nie? To jest też fajne. I kontynuuje po prostu robienie kawy. Tak. Nie musimy od początku martwić się, że musimy uruchomić program, tylko startuje sobie od tego momentu, w którym skończył. Dokładnie. I po prostu kończy robić kawę. No tak, a skoro wiemy, ile mniej więcej czasu mu zajmuje robienie tej kawy, to jest to chyba dość łatwe do wyczucia, że on jednak jej całej nie zrobił. No tak, tak. Tak, bo jak zrobi całą kawę, to on po prostu w pewnym momencie taki jest sygnał, jak to opisać, takie... No będziemy tak... Takie jakby harczenie, coś takiego. Harczenie i potem taki dziwny... Tak, bo on zrzuca wtedy te fusy prawdopodobnie. Dokładnie, no. Taki dźwięk. No. I ten dźwięk sygnalizuje, że kończy, że zakończył pracę. Podczas prezentacji zresztą zaznaczymy to. Się śmieję, że się narobił się i się chłopak zasapał i musi odpocząć. No ale nie bardzo. I jeszcze mamy kolejne kontrolki, dwie po prawej stronie teraz. Jedna kontrolka to jest clean. I właśnie ona się zapala mniej więcej co 3 miesiące i... A jeszcze nie pali. Jeszcze się nie zapaliła, bo to... Znaczy nie co 3 miesiące, tylko 3 razy w roku. Przepraszam, no, 3 razy w roku, tak. Ciekawe, kiedy się zapali. I ona po prostu nas informuje, żeby ekspres przeczyścić tak już bardziej gruntownie z użyciem tabletki, którą wkładamy do klapy serwisowej, do takiego specjalnego otworu. Którą to tabletkę dostaliśmy razem z ekspresem i... Dostaliśmy w zestawie dwie tabletki plus taki jeszcze żelik do odkamieniania, który się rozpuszcza w pojemniku na wodę. I a propos odkamieniania, to mamy kolejną kontrolkę. Obok clean jest kontrolka calc albo calc, nie wiem jak to się czyta dokładnie. I ona nas informuje, żeby ekspres odkamienić i producent zaleca, żeby z tym nie zwlekać, bo się może uszkodzić. Dopóki nie odkamienimy, to ten komunikat się będzie pojawiał i on po prostu nie ruszy, przypuszczam. Tak będzie. To znaczy, on chyba nawet ruszy, tylko to jest po prostu niezalecane, bo rzeczywiście po jakimś czasie no, może się okazać, że coś tam się zatrze może przez ten kamień. Ruszy, na pewno ruszy. Mnie się wydaje, że ruszy. Masz, Michał, rację, że on ruszy. No i teraz pod tymi wszystkimi przyciskami mamy taką... Ale tak, poczekaj, bo jeszcze wrócę na chwilę do przycisków. Dla osób właśnie niewidomych tutaj też powiem, że te przyciski są w formie... One są bardzo w ogóle fajnie dla nas wyczuwalne i on w ogóle nie jest, tak jak żeśmy wspominali, to nie jest ekspres dotykowy, a te przyciski mają kształt takich, jak się dawniej jadało, za dzieciaka. Nie, no nie do tinoskorbinu, bardziej bym tu je przyrównał do lentilek, do tych takich... To takie małe te przyciski są. Jeszcze raz? No bo lentilki to małe były. No to może takie jak to może takie jak witamina C, coś takiego bym przyrównał, nie? Bardziej. Tak. Bardziej do witaminy C, tak, to się zgadza. Teraz tak patrzę, tak, bardziej do witaminy C. Także one są bardzo wyczuwalne i kontynuuj dalej. No i teraz już pod tymi przyciskami jest, no mamy wnękę, kratkę oczekową na dole. Która składa się z dwóch elementów, elementu plastikowego i metalowego, który wkładamy. Nakładamy na ten plastikowy. I w tej wnęce od góry mamy dwie dysze do kawy, które możemy sobie regulować góra-dół, tak jak ja teraz tu pokazuję.
O. Może słychać? Nie wiem, czy słychać, ale powinno. Słychać. No, działamy. Dysza do kawy, które regulujemy w zależności od kubka, jaki mamy, czy mamy filiżankę, czy mamy kubek. I mamy dyszę pary, którą możemy sobie wysunąć tak pod kątem 90 stopni. Ona jest schowana. Ona jest schowana i regulowana. Ją się wysuwa, to jest taki kranik, bym przyrównał. Taka malutka ruleczka z takim wężykiem, który się ściąga. Który wysuwamy, wyciągając go pod kątem 90 stopni. No. To jakbyśmy korbką chcieli kręcić, tak, na tej zasadzie. W prawo. Tylko nie pełny obrót, tylko, tylko tak jedna czwarta mniej więcej. Tak. Dokładnie tak. No i właśnie ta dysza służy do właśnie spinania mleka. Mleka to jest, tylko że bardzo ważna informacja, bo ja o tym wcześniej nie wiedziałam, że jeżeli tą dyszę, jeżeli nie mamy tego zestawu takiego Auto Cappuccino 6000, o którym jeszcze opowiemy, to jak nalajemy mleka do kubka, bo najpierw musimy wtedy mleka nalać do kubka, jeżeli chcemy za pomocą tej dyszy w zestawie spienić, to ta dysza musi być zanurzona w mleku. Bo jeżeli nie jest... Bo jeżeli nie, to nam się rozchlapie po całej kuchni. Pierwsze spienianie było na ścianie. No, no to rzeczywiście, to trzeba mieć to na uwadze. I musi być ta dysza zanurzona w mleku. A jeżeli mamy ten zestaw Auto Cappuccino 6000, to już mamy wtedy problem z głowy, bo jest osobna dysza, którą się zakłada na ten kranik. Ściągamy tą dyszę do pary z zestawu, co jest, zakładamy tą specjalną, którą podpinamy do butelki, takiej metalowej, grubej butelki i wtedy mleko spienione nam już się leje i nie musimy nawet zanurzać. I wtedy nawet nie widząc, nie jesteśmy w stanie tego ani porozlewać, ani nic, bo po prostu ta butelka jest połączona wężykiem z tą dyszą i po prostu i... Jest połączona i jest i gumowy wężyk krótki i taka... I taka rurka jak rurka metalowa jak do napoju. Tak. Taka zgięta jak do napoju. Która wchodzi do butelki i po prostu z mlekiem. I teraz wracając właśnie a propos zestawu, to mamy tutaj buteleczkę, taką grubą butelkę. Ta butelka, jak rozumiem, wchodzi w skład tego zestawu. Tak. I to jest zestaw kupowany. To się kupuje osobno. To jest zestaw kupowany oddzielnie. To od razu zapytam, jaki mniej więcej koszt takiego zestawu? Myśmy kupili na markan.pl bodajże. Ja zamówiłam i 143 mniej więcej. No to rzeczywiście to też nie jest jakiś wielki wydatek. Ale na przykład na Allegro widziałam za 189, gdzie trzeba było 2-3 tygodnie czekać. Różne są ceny tego i w różnych sklepach jest to do dostania. Troszkę mi się nie chciało, przyznam szczerze, czekać 3 tygodnie, aż mi z Allegro przyjdzie. Więc na tym markan.pl zamówiłam. I butelka jest metalowa. O, ja ją otworzyłem, żeby zagrała. Zamykamy teraz ją. Ale do tej metalowej butelki to co, to lejemy mleko? Tak. Do niej lejemy mleko, zamykamy ją i ona ma... Na szczycie ma taki gumowy, taką uszczelkę gumową z dziurką, przez którą wkładamy rurkę metalową. Z rurką metalową, do rurki metalowej wpinamy wężyk, taki gumowy, krótki. I drugą część wężyka, do drugiej części wężyka wpinamy dyszę. Dokładnie tak. Specjalną dyszę, którą zapinamy potem na ten kranik i jest w ekspresie. Tak, jest to w pełni dostępne po niewidomemu, można to zrobić. Pierwszy, tylko wtedy jak ja to robię, to po prostu muszę ekspres przesunąć troszkę od ściany, żeby ta butelka się zmieściła z tą dyszą, po prostu żeby było miejsce na tą dyszę. Bo ostatnio, jak robiłem pierwszy raz sobie właśnie kawę spienioną, to tak spieniłem, że pół mleka było na ziemi, bo sobie nie przesunąłem ekspresu dostatecznie tyle, żeby butelka się zmieściła podpięta pod niego, więc tutaj trzeba... No to rzeczywiście trochę ryzykowne. Ale no wiesz, no trochę, wiecie, trochę techniki, trochę testów i teraz już wiem, jak to zrobić, żeby cała kuchnia nie była w kawie, czy w mleku, czy... No i bardzo dobrze.
Do zrobienia. No to co, to czy jeszcze coś a propos ekspresu tak opisowo, czy możemy przejść do demonstracji? Tego, gdzie kupiliśmy ten zestaw, to teraz patrzę sobie dokładnie i na tej stronie Markan. On kosztuje w tym momencie 142,89 i za tyle go kupiłam. Jasne. Bo chciałam sobie to po prostu zweryfikować. Mhm, dokładnie tak. I pytanie, coś jeszcze Mysza tu z opisu? Co jeszcze mamy tu? Jeszcze może... tu mamy tą rurkę jeszcze. No i ta dysza wygląda jak kranik po prostu. Mhm. Jak taki właśnie... No jak kranik, tylko że taki okrągły, taki zaokrąglony, nie? I po prostu, żeby go zamontować, to ściągamy tą końcówkę w zestawie, co jest z tym wężykiem i podpinamy już z tą butelką. I dół tego kranika ma tej dyszy specjalnej do tego zestawu, jest taka też mała dziurka, przez którą leci mleko. Tak, i... No i wtedy robimy sobie kawkę, tak? I mamy to. No okej, okay. Czyli to już wiemy. Czy jeszcze tak zapytam, czy do tego ekspresu są na przykład jeszcze jakieś dodatki? Coś widzieliście, co sobie można do niego dokupić oprócz tego zestawu do spieniania mleka? Czy to jest wszystko? Jeżeli chodzi o robienie kawy, to nie, ale jeżeli chodzi o czyszczenie, to są tabletki do niego specjalne. W komplecie jakieś dostajemy już tak na start? No właśnie, dostajemy dwie tabletki, tam Krups, nie wiem czy nie, Krups 3000 bodajże. To można, to bardziej na stronach producenta można kupić, bo to tylko takie producent zaleca, i saszetkę z żelem do odkamieniania. I to dostajemy na starcie, no a potem już wiadomo, trzeba kupić. A tylko jest zestaw osobno, a więcej nic takiego nie widzieliśmy. No dobrze. Rozglądając się za ekspresami gdzieś takimi, że były dla mnie dostępne w Euro LTV czy gdzieś, to nawet natrafiliśmy na fajną panią, która mówi, wie pan co, tak szczerze, no fajne tam były ekspresy, bo owszem, słuchajcie, były gdzieś za 2003, no ale raz, że tyle nie dam, bo finansowo mnie na to nie stać, a poza tym też zwracaliśmy uwagę, czego jeszcze nie mówiliśmy, na jego wielkość, jego kompaktowość, bo to jest ekspres nie z tych największych, tylko właśnie ten z tych mniejszych. Znaczy większy jest na pewno od tego kapsułkowego, który żeśmy prezentowali. No taki po prostu pudełko, które sobie stoi i jaką on ma wysokość, on jest mniej więcej... No musiałabym parametry sprawdzić, bo w tym momencie nie pamiętam. I już powiemy. Muszę zobaczyć w ofercie na Allegro, bo nie pamiętam w tym momencie. Ale to myślę, że to wiecie, parametry, akurat takie rzeczy jak wysokość, jak wymiary, jeżeli nie macie tego pod ręką, no to każdy, kto będzie zainteresowany, to też może sobie to sprawdzić. Natomiast... Ja nie mam już. A, jak masz, no to okej. Okay. Szerokość 36,5 cm, wysokość 33 cm, no i waga 6,92 kg. Z opakowaniem jednostkowym 8,55 kg. Mhm. Moc 1450 W, ciśnienie 15 bar. To jest automatyczny ekspres na kawę ziarnistą. Jak już mówiliśmy I powiem wam szczerze, fajnie się wpasowuje w kuchnię, bardzo fajnie wygląda i nie zajmuje pół kuchni rzeczywiście. Ma podwójny dozownik i też możemy zrobić tak, żeby dwie filiżanki kawy zrobić i naciskamy wtedy, żeby dwie filiżanki kawy zrobił i jednocześnie to naciskamy dwukrotnie przycisk albo słaba kawa, albo mocna kawa i wtedy nam powinien zrobić do dwóch filiżanek. I po prostu dwa razy zmieli tak naprawdę. Mhm. Tylko nie testowaliśmy tego jeszcze też, ale powinno tak być. Ale kiedyś spróbujemy, jak ktoś przyjdzie rzeczywiście. Tak, kiedyś spróbujemy. Okej, no to co, to przechodzimy do demonstracji? Myślę, że tak, no to może ty pierwsza, nie Monia? Ja, przechodzimy do demonstracji. Bo ty robisz z mlekiem, a ja dzisiaj bez mleka będę pił dzisiaj, więc ja dzisiaj... Zbiegu jeszcze bardziej może przesunę, załączamy ekspres, przycisk. Będzie dźwięk.
Power będzie takie piknięcie. I teraz lampka niebieska nam miga. I to jest lampka na przycisku. Poczekaj, ja wezmę telefon, bo może będzie słychać, jak on... Na razie nic nie mów, bo może będzie słychać, jak on się nagrzeje. Lampka przestała migać. O! Nie wiem, czy było słychać, Michale, czy nie? Coś było słychać, coś tam było. W tym momencie się nagrzał. W tym momencie się nam nagrzał. Wysuwamy dyszę na parę, ściągamy tą, co było w zestawie. I rozbierzemy tą rurkę z wężykiem i kranikiem. Wkładamy rurkę do butelki z mlekiem. Przez tą dziurkę, która jest w uszczelce. I do końca trzeba ją... O, wepchnąć. Słuchać było, jak... Dna dotknęła. Jak tak dna jest. Dotknęła. Przestawiamy, stawiamy po prawej stronie ekspresu. Przypinamy do dyszy. I teraz trzeba nacisnąć przycisk pary. Podpięłaś? Tak, podpięłam. Dobrze. Naciskamy przycisk pary, który będzie nam na razie tą parę nagrzewał. Będzie taki teraz dźwięk, że rozpoczyna się proces. Lampka miga. Informacja dla widzących. Lampka niebieska. I też, i też będzie taki stukanie przy nagrzaniu ekspresu, też przy nagrzaniu do par, żeby spieniał jest. Szykujemy sobie w tym czasie kubek. O! I teraz już... I teraz właśnie przestało. I teraz naciskamy, podkładamy kubek pod dyszę. Musimy go trzymać wtedy, żeby nakierować sobie tą dyszę, żeby ona była w kubku, nie? Tak, tak, tak. I ja teraz... myślę, że gdzieś tak dla niewidomych, jak spierniają tą parę, tak jak ja to robię, to tak 15 do 15... Jak mamy standardowy kubek. Jak mamy standardowy kubek, to ja liczę do 15 i to starczy, żeby była taka fajna pianka, żeby się nie przelało. To teraz zaczynamy spienianie, bo żeby nam para nie ustygła. Teraz naciskamy kolejny raz przycisk pary, zacznie nam spieniać. I zatrzymujemy sami. Parę musimy sami musimy zatrzymać, ten przycisk pary. I mamy już mleczko pięknie spienione. I teraz podstawiamy pod dyszę do kawy, pod te dozowniki. I wybieramy sobie, którą kawę chcemy, czy słabą, czy mocną. Ty sobie którą lubisz? A zrobię sobie mocną i naciskamy przycisk kawa mocna. I zaraz zacznie nam mielić. Zaraz zacznie robić. I teraz już nawalenie się kawa do kubka. Jest to właśnie to harczenie, tak jakby. O właśnie. I zrzucił fusy i gotowe.
I kawka zrobiona i pachnie w całym domu. Kawka zrobiona, z pianką. Wyciągać kubek mamy, od serca mi zrobił. Kawkę mogę sobie teraz przemieszać, bo sobie cukier nasypałam wcześniej. Tak, a ja się zaraz zajmę robieniem kawy bez mleka, bo ja to z mlekiem do weekendy tylko pijam, a w tygodniu do pracy jak sobie robię... Mam piękną piankę z mleka teraz. Tak, a w tygodniu jak sobie robię, to sobie piję bez mleka taką zwykłą, czarną. I teraz możemy już odpiąć nasz zestawik, naszą buteleczkę, taką skropliny sobie wyczemy. I po każdym takim odpięciu tej dyszy od tej butelki dobrze jest ją przemyć pod bieżącą wodą, tak, żeby dokładnie te resztki mleka tam nie i zostały. Odpinamy naszą butelkę. A resztę mleka, co nam w zestawie zostało, to po prostu dajemy do lodówki. No i wiadomo, trzeba zawsze patrzeć przed zrobieniem kolejnej kawy z mleczkiem, czy to mleczko jest rzeczywiście świeże. Zawsze, tak powiem, lepiej tam poniuchać w tej butelce i sprawdzić, czy jest ok, bo... A ta butelka ile ma pojemności? Jaka to jest jej pojemność? No, prawdę mówiąc, nie wiem, czy to pisze, muszę zobaczyć. Zobacz, ale powinno chyba, no. Powinno być gdzieś tu napisane. Zaraz zobaczymy. Jak się dopatrzę, to wam powiem. To zapytam inaczej. Na ile kaw taka butelka starcza? No gdzieś na ile? Na cztery może? Myślę, że to tak. To ile mleka się wleje? 3-4 kawy, tak myślę, maks. Okej, okay. No to myślę, że też jest jakaś myślę, informacja. Że spokojnie się zrobi. Mhm. Bo niestety tu nie ma podane, ile jest mililitrów, tylko pisze milk na butelce. Butelka jest srebrna z nierdzewki. Mhm, dokładnie. Milk latte pisze. Natomiast nie ma zaznaczone, ile ma pojemności, niestety. Ale może mieć gdzieś, może mieć, myślę, około pół litra, albo troszkę więcej może mieć. Myślę, że tak. Nie. Tak, a ja w tym czasie schowałem dyszę już do spieniania mleka, bo będę robił kawę tylko zwykłą, jeszcze... czarną. No dobrze, dobrze. Bo jak nie używamy dyszy do... pary to ją po prostu sobie. Jest wyciągnięty kubek. A to ten mój ulubiony wyciągasz? Proszę. A to dziękuję ci bardzo. Kubek jest już przygotowany, możesz robić. Mam taki, słuchajcie, ulubiony kubek z wytłoczonymi napisami Skrynicy Zdrój. I on jest taki fajny, bo można sobie pooglądać, co na nim jest, nie widząc. No, także ekspres jest nagrzany, ja sobie uruchomię mocną kawę też i zobaczymy, czy nam zrobi, czy zrobi nam psikusa, że mu coś trzeba wymienić. Za chwilę się okaże. Czyli bo to pamiętam, że kazał sobie coś wymienić wodę. Zobaczymy tu. Tak, ja sobie podstawiłem kubek pod dyszę i naciskam sobie kawę mocną, bez mleka. I będzie taka sama Wygląda, że się udało. Teraz jeszcze kończy. I koniec.
I co, jeszcze na koniec warto go przepłukać, tak? I pokazał nam co? Fusy. Musimy opróżnić fusy. A właśnie. Czyli przy kolejnej kawie, jakbym zrobił teraz następną, to już bym jej nie zrobił. Bo trzeba opróżnić fusy. Co za... I ta kontrolka teraz, która nam wskazuje, żeby opróżnić fusy, ona miga na czerwono. A jak opróżnimy fusy, ułożymy pojemnik z powrotem, to migać nam przestanie. Co zaraz uczynię? Tak samo jest z pojemnikiem na wodę. To możesz mi... O. Przestawić, ja sobie opróżnię te fusy od razu. O, proszę. Trzymam. Dobra. I opróżniamy tak, jak żeśmy wspominali, że wyciągam za uchwyt, pociągam do siebie. O, wyszło nam. O, i powiem wam, te fusy są, tak się ta kawa zmieniła, że ona jest w kształcie koła. Tak ją fajnie... Taka jakby tabletka z kawy się zrobiła. Tak, dokładnie. I teraz wyrzucamy. Audycja na żywo, więc o, sytuacje się zdarzają. Program na żywo, takie rzeczy się mogło zdarzyć. O, dobrze jest postukać w ten pojemnik, żeby wszystko nam wyszło. Opłukujemy go sobie. Dobrze jest go też opłukać, dokładnie tak. Jakbym cię mógł prosić, żebyś zatkała kosz. Dzięki. Opłukujemy pod bieżącą wodą. Okay. I teraz wycieramy do sucha i zakładamy na nowo. I zobaczymy, czy kontrolka nam będzie migała, czy nie. Ona teraz po wyjęciu, teraz zwróciłam uwagę, po wyjęciu tego pojemnika, ona teraz świeci na czerwono światłem stałym. Mhm. To informacja dla osób, które coś tam widzą. Słowo widzących. Tak. I widzących. I teraz sobie w tą wlękę już wsuwamy pojemnik na kolejne fusy i zobaczymy, czy przestanie migać. Tak, dokładnie tak jak mówiłam, przestała migać, przestała świecić. I co, jeszcze teraz przed wyłączeniem, jak rozumiem, warto go przepłukać. Warto go przepłukać, co myślę uczynimy też. Ja sobie do tego celu wyciągnę taki... Czyli pokażemy też płukanie, tylko bez tabletki. Bez tabletki. No tak. Bo... Ja sobie wyciągnąłem taki żeliwny... Garnek o pojemności 600 ml. Taki z takim dzióbkiem. Nie wiem, czy Michał, pamiętasz, były dawniej takie te... Takie do gotowania mleka chyba, tak? No, właśnie to. Tylko tak. Trzeba wyciągnąć dyszę na parę też. Ale po co? No, żeby się przeczyścił. Z pary też się czyści dysza pary, nie? To też. Znaczy, w sensie to, tak? Nie, wysunąć ją. Nie ściągamy dyszy, tylko ją wysuwamy. A no, dokładnie tak. Żeby ona też, żeby dysza od pary też była nad tym garnuszkiem, żeby nic nam się gdzieś tam nie wylało. Dokładnie, tylko poczekaj, jak ją tu do tego garnuszka. No jakoś tam sobie radziłeś, nie? Żeby... Od dołu po prostu włożyć garnek. Od dołu trzeba włożyć garnek i wtedy mamy, o, wtedy nam się oczyści wszystko tak jak chcemy. I naciskamy przycisk czyszczenia, który jest pod pokrętłem. Pod pokrętłem i się rozpoczyna proces czyszczenia. Jeszcze zawsze na koniec wydaje z siebie taki rzeczywiście ten charakterystyczny dźwięk. I chyba koniec.
Chwilkę czekamy jeszcze. Jeszcze nie. O. A, jeszcze to. I podczas trwania procesu i robienia kawy, i podgrzewania pary, i czyszczenia kontrolka power niebieska miga nam. A jak skończy, to świeci światłem stałym. Dokładnie tak. I teraz to, co pozostało z tego czyszczenia, to sobie już bierzemy i wylewamy tą wodę. A jeszcze tutaj w tym czasie dwa słowa powiem, że takie czyszczenie, które nam ekspres sygnalizuje, zapalając lampkę clean 3 razy w roku, to ono trwa 13 minut z tabletką, a proces odkamieniania jest trzyetapowy, po każdym etapie mamy sygnał dźwiękowy. Po prostu wlewamy do pojemnika żelik odkamieniający i to trwa 20 minut cały proces po prostu. Pierwszy etap to jest 8 minut i 2 po 6. No ale dobrze, że jest ten sygnał dźwiękowy, bo dzięki temu można się zorientować, że już nie trzeba czekać, tylko że po prostu trzeba przejść do następnego kroku. No, to jest plus, że ten ekspres nie ma żadnego wyświetlacza. Dokładnie tak. No ja długo szukałem, słuchajcie, ekspresu taki, żeby był właśnie dla mnie dostępny i pół godziny w euro i sama pani poleciła, bo myśmy pokazywali, jaki chcemy, czy to warto i tak dalej. I taka fajna nam się pani w euro trafiła i mówi, wiecie co, ale ja tu takiego nie mam, ale jak ja bym miała kupować, to kupcie ten z Allegro, bo no, pani mi na tym nie zależy, bo ja mówi, to ma być dla państwa dostępne, a nie, że ja chcę mieć zysk z was. To i także teraz naprawdę bardzo tak uczciwie podeszła. Tak, fajnie, no. I teraz jeżeli chcemy wyłączyć ekspres, to też przycisk power naciskamy i jest dźwięk. Będzie podwójny dźwięk. I ekspres wyłączony. No dobrze, moi drodzy, to myślę, że powolutku możemy zmierzać do podsumowania tej naszej dzisiejszej audycji. Przede wszystkim zapytam was jeszcze tak na koniec o wrażenia z tego, z użytkowania tego ekspresu. No, korzystacie z niego dosyć krótko, więc o jakiejś awarii, czy awaryjności, czy jakichś problemach to pewnie wiele nie możecie powiedzieć, ale tak na temat samej obsługi, no chyba nie jest źle, prawda? Dla osób niewidomych nie, polecam fajnie. Bardzo, naprawdę, bo jest mega dostępny i naprawdę nie ma, nawet jak on nie piszczy, to jak zauważyliście, nie wszystkie sygnały są dźwiękowe, ale jesteśmy w stanie po zachowaniu się w danej sytuacji, co się dzieje, się zorientować, czy musimy opróżnić pojemnik na fusy, czy na wodę, go uzupełnić. Jest w pełni dostępny, bez żadnych dotykowych różnych rzeczy, aplikacji i różnych udziwnień. Także ja ze swojej strony polecam i teraz ja to również. Sama przyjemność robienia kawy i w całym domu czuć kawę. Teraz odkąd mamy ten ekspres, nawet ja piję kawę, bo jak mieliśmy ten kapsułkowy, to nie chciałaś. No nie chciałam, bo nie miał opcji z mleczkiem, a ja jednak lubię z mleczkiem i po prostu teraz już sobie robię kawę z mleczkiem i tylko z mleczkiem. I bo ja taką lubię i dwie łyżeczki posłodzić i dla mnie to jest taka dobra kawa. Dokładnie tak. No i teraz nam pozostanie tylko to, żeby umyć, wyciągnąć tą tackę ociekową i umyć z tych skropni, z tego co pozostało po czyszczeniu i po robieniu kawy, co tam skapło. I myślę, że i to rano do pracy. I to rano będzie kolejna kawa. Użycia, fusy opróżnione, tak. Wody nie wołał, żeby uzupełnić. Rano dzisiaj wołał, to mu uzupełniłem, także tak. No to jeszcze może na jutro wystarczy. Tak. No dobrze, czyli, to jak, tyle. Czyli jak widać zadowoleni użytkownicy i oby wam ten sprzęt posłużył jak najdłużej. Przypomnę, że dziś prezentowaliśmy model ekspresu do kawy, to jest ekspres ciśnieniowy i to jest ekspres z młynkiem Krups Roma EA8108, a ten ekspres demonstrowali Monika Inglot i Krzysztof Bartosz. Dziękuję wam bardzo za udział w dzisiejszej audycji. Dziękuję bardzo. I ja także dziękuję, Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.